Jestem od pokoleń związany z piekarską i śląską ziemią. W piekarach wychowałem się, tutaj zdobyłem wykształcenie, tutaj rozpoczęła się moja droga zawodowa i droga służby publicznej dla piekar śląskich, dla Śląska i dla Polski. Czuję odpowiedzialność za nasze miasto, dlatego pragnę przekonać Państwa, że warto pójść na wybory samorządowe 21 października. Piekary Śląskie od prawie 30 lat są zawsze obecne w moich myślach, w moim działaniu, w mojej pracy. Jak wielu z Was jestem absolwentem piekarskiego liceum, to tutaj wyniosłem szacunek dla historii naszych piekar, dla naszego miasta, to tutaj wyniosłem szacunek dla nauczycieli, dla pedagogów. Stąd też fundamentem mojego programu wyborczego są inwestycje w edukację i w rozwój młodego pokolenia. W 1996 roku współtworzyliśmy inicjatywę powołania Radia Piekary. Dla piekar i dla Śląska. To właśnie mój podpis jest pod pierwszym wnioskiem o udzielenie koncesji dla Radia Piekary. Autostrada A1 z węzłem Piekary to kawałek również mojej pracy jako wiceprezydenta, jako posła, jako byłego ministra transportu, ale to jest jeszcze inna, aktualna, nowa informacja. To jest decyzja rządu z ostatnich miesięcy o włączeniu drogi ekspresowej S11 właśnie do węzła Piekary. To jest moja aktywność, to jest droga z Poznania do Piekar Śląskich przez teren województwa śląskiego. To kilka miliardów złotych dla Śląska, ale w tym również dla piekar. W 1990 roku, po pierwszych wolnych wyborach samorządowych, współtworzyłem samorząd terytorialny naszego miasta jako ówczesny wiceprezydent i radny. To wspólna praca ówczesnej rady i ówczesnego zarządu miasta. To 8 lat pracy dla każdego z Was, dla wszystkich piekarzy. Będąc synem najskuteczniejszego napastnika w historii GKS Andaluzja, Franciszka Polaczka, wiem, jak istotny jest sport w naszym życiu. Wiem to z historii własnej rodziny. On jest ważny nie tylko zdrowotnie, ale i rekreacyjnie. Dlatego też uważam, że piekarscy sportowcy, którzy odnoszą sukcesy, powinni być bardzo mocno wspierani przez władze samorządowe. Praca posła to nie tylko wystąpienie na sali plenarnej w Sejmie, czy praca w komisjach, ale również praca w biurze poselskim. Przez 21 lat istnienia Biura Poselskiego w Piekarach Śląskich starałem się, aby każdy, kto tutaj przychodzi do biura, uzyskał potrzebną mu pomoc. Dlatego jako prezydent naszego miasta planuję kontynuować tę tradycję otwartych drzwi. To Biuro Poselskie w Piekarach Śląskich jest najdłużej funkcjonującym biurem poselskim w województwie śląskim, prowadzonym przez jednego posła. Czuję jako piekarzanin odpowiedzialność za nasze miasto, dlatego pragnę przekonać Państwa, że warto 21 października pójść na wybory samorządowe. Piekary Śląskie od 30 lat zawsze są obecne w moich myślach, w moim działaniu, w mojej pracy. 21 października, najbliższą niedzielę, oddajcie głos na moją osobę, na kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Potrzebne są odpowiedzialne decyzje dla wspólnych piekar.